Nie witajcie wszyscy bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie na moim, na tym drugim. Ale jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, chciałam bardzo nie dziękować moim 5 ostatnim subskrybentom oraz moim niekochanym wspierającym. Nie dziękuję za wsparcie. Co dzisiaj będziemy robić? Na pewno robić zadań nie będziemy, ponieważ jest to odcinek, gdzie mówię samą prawdę, także oczywiście we wszystko możecie mi bez problemu wierzyć, więc zapraszam oczywiście do oglądania. Myślę, że zrobimy sobie, na pewno nie zadania, może jakieś wyścigi, także tak to będzie wyglądało. Może ten wyścig o nazwie Niedziwny Widok. Myślę, że on brzmi całkiem nieciekawie. Dobrze, że James nie został, że jeszcze odnowiony ogólnie. Pasuje mu ta stara wersja, naprawdę. Meja, musisz mi pomóc. W Forcie Pinta chodzi jakiś fajny mężczyzna, który przytula turystów. O, jak słodko. Znajdź kochanego mężczyznę w głuchych lasach. Jak słodko, ta gra jest taka słodziutka. Uwielbiam ją za to. Za tą słodycz właśnie, która się unosi w powietrzu. Widzicie te landrynki na tych drzewach? Cudowne. Kocham te niebieskie głuche lasy. Myślę, że niebieski to jest ich kolor, naprawdę. Takie właśnie są niebiesko-fioletowe. Naprawdę wprowadza to magiczny klimat do tej gry. No, jaki ładny mężczyzna. Widać, że kocha wszystkich. O, jaka ładna dziewczynka. Aby się nie zgubiła. Witaj, pierzogona. Musimy pomóc profesorowi Haydenowi złapać cukinię. Dobrze, nie musimy robić wyścigu. Nie chciałoby mi się. Powiem wam, że bardzo lubię w ogóle błędy starstable'owe. Wprowadzają według mnie do gry taki fajny klimat właśnie. No przyjemnie się dzięki nim gra. Jest tak ciekawie, nie? No bo gdyby nie było błędów, to z czego bym się miała śmiać? No właśnie. No nie wiem, ja kocham błędy starstable'owe. Dajcie znać, co wy uważacie w komentarzach. Ja lubię błędy SS-owe. To chciałam powiedzieć, bo myślę, że tego dawno nie mówiłam. Wezmę sobie zwierzaka do torby oczywiście. Muszę iść do Zdzisławy z Fortu Pinta. Witaj, pióro ogona. Muszę znaleźć butelkę landrynek. Kurczę, oni mają wszędzie ten fetysz landrynek. Landrynki, landrynki. Co oni mają z tymi landrynkami? Rozumiem, że tak nazywa się stara landrynka online, ale bez przesady. Ile ma tak landrynek? Też bardzo lubię właśnie takie basicowe outfity z Star Stable. Takie wiecie, które się nie wyróżniają za mocno, nie są takie odblaskowe. Totalnie nie poszłabym w nich na żadną imprezę, bo totalnie to się na to nie nadaje. Takie po prostu basic, zwykłe kolorki, tak mogłabym mieć bez problemu do szkoły. Normalny dzień, wiecie, tak dzień jak codzień, nie? Po prostu zwykły basic outfit, jeansiki i tak dalej. Dobrze, że widzę gdzieś zielony wykrzyknik. Znajdź kochanego dostawcę mydła? Kurczę, na pewno to zrobię, z wielką chęcią. Dobra, idziemy do kochanego dostawcy mydła. Za mydlinkami. Dobrze, że je widzę. O, jaki piękny dostawca. Piękny mężczyzna. Okropnie! Niektórzy starsi ludzie jednak są całkiem przydatni. Środek landrynkobójczy? Ja cię kręcę. Biedne landrynki. I co, ta gra przestaje być już słodka? Nie mogę do tego dopuścić. Patrz, jakie to jest urocze. Wszystko w landrynkach. So cute. Co nie tak, że to jest dla mnie straszne. Nie. Wstydliwe to było. Pojawił się szlak landrynek? Dobrze, że wiem, o co chodzi. To najważniejsze, żeby wiedzieć, co się dzieje. Nie będę go gonić. Nie mam czasu. Dobrze, dalej możemy robić to zadanie. Że nic tutaj nie zniknęło. Fajnie. Kochany mężczyzna. Jak ja kocham głuche lasy. No patrzcie te piękne drzewka w tych głuchych lasach. Tu jest cudowny klimat. Jak mówiłam wcześniej, bardzo lubię, że są takie fioletowo-niebieskie. Piękne są. Rozumie pan? Musi pan tylko napisać trochę pięknych rzeczy, cudownych rzeczy o knurach. Młody i stary. Piękne połączenie. Kocham czytać te wszystkie dymki w Star Stable. Są tak interesujące, naprawdę. Czuję się czasami, jakbym czytała taką bardzo dobrą książkę. Nawet lepszą niż książkę. Czy on nigdy do mnie nie napisze? Jest jakiś romans się wywiązuje. Czy ja o czymś nie wiem? James i Hayden, halo? Jezu, jak mało zadań. Co ja będę robić w tej grze? Myślę, że na początku zrobimy wywiad.
nie robię wielu zadań naraz, bo uważam, że to jest bardzo niepraktyczne i tak wiecie, można się po prostu pogubić, nie wiesz w ogóle jakie zadania robisz, dla mnie to jest po prostu totalnie bez sensu, także nie róbcie tak, bo robienie więcej niż jednego zadania naraz jest naprawdę okropne. Ja się zawsze w tym gubię. Czuję się jak debil, naprawdę. Fajnie, że Tomasz został odnowiony w końcu, bo on w ogóle tak odcinał się od tej gry, nie? I tak wyglądał tak bardzo staro, a teraz już wygląda bardzo dobrze. Wiecie, że konie piją tylko 4 litry dziennie wody? Bardzo dużo. Właśnie dzięki takim ozdobom w Star Stable czuć taki przyjazny klimat gry. Jakby totalnie nie ma się tutaj czego bać, no takie przyjazne tutaj jest wszystko. Patrzcie, jakie ma tutaj ładna ta dziewczynka swoje koniki. Mega cute, mega urocze. Bardzo mi się to podoba. Jaki ładny byczek. Zrób zdjęcie knurów. No w końcu możemy zrobić te zdjęcie knurów. Patrzcie, jakie ładne knury. Piękne. 4 dorodne knury. No i to będzie książka. A nie, słyszałam o jakichś koniach kiedyś. Konie? Pff, po co nam konie, jak mamy knury? Uwielbiam to, że knury są takie same. Po co robić różnorodność? Różnorodność jest głupia, nudna. Ja wolę, jak wszystko jest takie samo, naprawdę. Jak ja nienawidzę nagrywać, naprawdę. Jest to bardzo niefajne, bardzo tego nie lubię, tylko marnuję mój czas. Nagrywanie jakichś kusów, galopów, a na YouTube'a to w ogóle już się wspomnę. Nuda. Flaki z olejem. Chyba jestem w dobrym miejscu. Dobrze, że Josh jest taki młody. Zero w ogóle siwych włos, po prostu to jest piękna młodość. Tak właśnie widzę młodość. Cudowne. Witaj, piórze ogona. Dobrze, mam pełno miejsc jeszcze w klubie. Dobrze, że nie jest on pełny, bo nie mogłam dodawać innych osób. Także naprawdę nie opłaca się mieć pełnego klubu. Naprawdę, bez sensu to jest. Do niebieskich głuchych lasów, pamiętajcie, głuche lasy są niebieskie, są przepiękne. Kocham głuche lasy. No ta ich niebieskość, no tak oddaje. Super, dostałem fioletową kurtkę. Mega ładna. Szkoda tylko, że nie dostanę żadnego PD, bo chciałabym mieć troszkę więcej, żeby w końcu... No, wbić ten wyższy poziom, no ale trudno już, nie? Jest jak jest. Ech, myślałam, że pójdzie mi wolniej. Zobaczmy te niebieskie spodnie. No... Takie... Ładne. Ładne, no, ładne. W moim stylu totalnie. Myślę, że ładne. Na pewno będzie mi w tym zimno, niestety, bo to tylko pod koszulek, bluza i kurtka, także... No szkoda, że tak wiecie, takie no... Nie za bardzo na lato. No trudno. Oczywiście mam nadzieję, że ten film wam się nie spodobał, że nie dacie mi oczywiście suba, bo suby są bardzo zbędne na moim kanale. Wcale nie próbuję dobyć 200 tysięcy subów i wcale nie będę robić z tego powodu kremów, jak to dobijemy. Totalnie nie. Mi by się oczywiście nie chciało. Także nie subujcie, nie komentujcie, nie lajkujcie, w ogóle nie wracajcie na ten kanał. Oczywiście... Myślę, że ten film wam się nie spodobał, jak i reszta filmów, także do niezobaczenia, nie wchodźcie na mój kanał, na mojego Instagrama, w ogóle nie lubię was. Nora.